Wrath of the Lich King, patch 3.3.5a, Blizzlike, czy można być bardziej nudnym w kwestii doboru prywatnego serwera? Prawdopodobnie można, ale ja dzisiaj nie jestem tutaj, aby was przynudzać. Chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą odkryłem i bardzo przypomina mi ona poniekąd modyfikacje, czy też customowe różne tryby w Warcraftie 3, które wyglądają śmiesznie i jestem ciekaw reakcji. Niektórzy z was mogą nazwać mnie hipokrytą za to, że będę teraz grał na prywatnym serwerze, natomiast to, co zobaczycie, to jest jakby kolejny poziom w ogóle w prywatnych serwerach, więc no nic, jestem hipokrytą, trudno się mówi, ja tylko gram tutaj po to, żeby wam to pokazać na materiale. A więc wejdźmy do świata! Okej, witam was na login screenie właśnie tego prywatnego serwera. Jak widzicie, klient, tutaj klient praktycznie, teraz jakaś Nvidia mi się pojawiła, goddammit, proszę cię Nvidia. Więc jak sami widzicie, już cały login screen został zmieniony i została dodana ta jakaś muzyka, dosłownie jakby ktoś umarł, serio? Co to za muzyka jest? Osoba tworząca ten serwer miała jakąś po prostu manię odnośnie Scarlet Crusade i nawet postawił tutaj taki model człowieka Scarlet Crusade. I to jest serwer no dosyć ciekawy. Możecie tutaj zobaczyć login screen, można tu... What the fuck? Można tu zmienić coś? 2D. Okej, okay, to jest jakiś zielony. Low. Medium. High. Ultra? Wow, to jak dodamy ultra, to są, to jakie efekty? To jest jakaś hasz komora, czy co? Napalili chyba w tym, ja pierdzie, po co tutaj? Jezusie drogi. Dobra, zalogujmy się, bo zaraz, normalnie jakby ktoś umarł. Okej, okay, witam was na login screenie. Ta muzyka po prostu jest niesamowicie przygnębiająca. W każdym razie, jak możecie zobaczyć, to jest moja jedna z głównych postaci. Kto to jest? Zaraz wam powiem, więc myślę, że stworzymy sobie postać. Sami widzicie, że jest tutaj dużo customowych rzeczy. Ktoś, kto tworzy ten serwer, najwyraźniej sobie tutaj pomieszał. Zróbmy sobie jakąś nową tą postać. To ten cały klient jest bazowany na World of Warcraft 3.3.5, czyli na Wrath of the Lich King, ale zobaczycie teraz, że z lewej strony mamy tutaj po prostu jakąś niespełnioną fantazję jakiegoś 12-letniego chłopca, który stworzył sobie prywatny serwer i po prostu tak namieszał w tym wszystkim, że ja pierdzielę, okej. Okay. Zacznijmy od ras, które się pojawiły. Mamy oczywiście człowieka, mamy sobie krasnoluda, mamy elfa, gnoma, Draneja i uwaga, pojawia się tutaj super nowa rasa, czyli Broken. Można grać Brokenem, można grać Tuskarem, nie wiem co on robi w ogóle po stronie Alliance, w każdym razie można grać po stronie Alliance właśnie Morsem. Mamy tutaj High Elfa, czyli nic innego jak Blood Elfa, tylko że po stronie Alliance. I uwaga, wisienka na torcie, można grać nagą po stronie Alliance. Kto to w ogóle wymyśli? Ja nie mam pojęcia. Naga, bo naga to taki wąż i on jest niebieski, to on jest po stronie Alliance. O Boże. No oczywiście mamy jeszcze tutaj warianty, możecie zobaczyć jak wygląda mężczyzna i ten, i Tuskar, zobaczy, że też ma wąsy. Widzicie, to jest baba z wąsem. O Boże. Wariant kobiety u Morsa to jest bez tych, bez kłów. Mamy sobie High Elfa, ale w ogóle zwróćcie uwagę, co to za... jest w ogóle ikonka. Patrzcie na te ikonki, które tutaj jest u High Elfa. To są ikonki dosłownie wyciągnięte z jakiejś gry fantasy, gdzieś z jakiejś takiej taniej gry fantasy na Facebooku. O mój Boże. No i mamy oczywiście Nagę, zobaczcie, bo wygląda jakby trochę przypakowała. Ona nie zapomniała o dniu barków. Przejdźmy teraz do strony Hordy, mamy Orka, Undeada. O, Undead, zobaczcie, że tak śmiesznie trochę wygląda. Mamy Trolla, mamy tutaj Blood Elfa. No i uwaga, ktoś sobie pomyślał, że jak Horda, no to musi być szkielet. Szkielet! Po prostu można grać szkieletem. To jest chyba jedna z najbardziej opcji, która według mnie rzeczywiście jest jakoś znośna, tak? Ogr w Hordzie, wydaje mi się, że kiedyś możemy ogra zobaczyć w Hordzie, ale ktoś znowu stwierdził, że no w Raikul to taki duży jest i on ma brodę taki duży, to on musi być w Hordzie, tak. No i jeszcze Forest Troll, lorowo jeszcze można byłoby to jakoś to zknocić. Na tym serwerze za dotacje i za jakieś tam różne rzeczy można odblokować sobie klasę Demon Huntera i Invokera. Invoker jeszcze chyba nie jest w ogóle ten, to są dwie customowe klasy zrobione na tym serwerze, ale to jest tylko początek. Więc pomyślałem sobie, że w ogóle każda klasa może być wszystkim. Tu wszystko zostało zmienione, wszystkie ikonki, wszyściuteńko, każdy może być wszystkim. I pomyślałem sobie, że zrobimy sobie jakąś super rasę, jakąś klasę, no nie wiem, zrobimy sobie wąsacza, zrobimy sobie Tuskara i nie wiem, jakąś fajną klasę, która ten... Może wojownik. O, wojownik Tuskar. To by było coś świetnego, naprawdę. Nazwijmy go Pan Wons.
Okej, okay, najwyraźniej on zaczyna z plecakiem na plecach i... O Boże, jak to wygląda. Login screen jest po prostu genialny. Skąd to się tutaj wzięło? Nie mam pojęcia. Nie wiedzieć czemu, ale przygodę naszym morsem rozpoczynamy w Ulduarze. I tak, już po pierwsze możemy zobaczyć, że jest parę modyfikacji. Tutaj mamy pozmieniane kolory, jakaś minimapa zrobiona. I wow, jestem w ogóle, nie wiem dlaczego, ale znajdujemy się w tym miejscu. Mamy tutaj jakiś game in session, coś tutaj jest, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Zajrzymy sobie do inventory i najwyraźniej tu możemy sobie coś odpalić. Jakieś przedmioty, o, dostałem jakieś super przedmioty. Tylko one są chyba gorsze od tych, które ja mam. Chyba, mi się wydaje. A bo to jest two-hander, mogę sobie two-handed. Okej, czy my chcemy z two-handerem grać? Wydaje mi się, że two-hander byłby jakby bardziej znośny, co? A, założyliśmy sobie dwuręczny miecz i teraz będziemy musieli... O kurde, co tu mamy? Jakiś translokator tytański. Do Ulduaru albo do Leveling Dungeon możemy przejść, ale to chyba był jakiś quest. Albo może nie ma questa? Nie masz do żadnego questa. Okej, dobra. Więc musimy kliknąć na mapę, która się odwróci w naszą stronę i do Leveling Dungeon chyba. Albo do Ulduaru mogę przejść? Halo? Okej, gdzieś tu przeszliśmy, No nic, rozejrzyjmy się, tutaj ktoś ma dla nas jakiegoś czerwonego questa, co oznacza pewnie śmierć. Ale rozejrzyjmy się, o co tutaj chodzi, co tutaj mamy. Jak widać, Ulduar, no w takiej niezmienionej raczej formie, tylko że nie wiem dlaczego, ale tutaj jakiś... To chyba służy jako hub, czyli miejsce, gdzie można sobie siedzieć i kupować. Co to mogę? Multivendor, PvE gear, tier 4 Hellfire Citadel, what? Tier 4? Nie, proszę bardzo, możemy zobaczyć innych graczy, którzy kupują sobie, mają 88 i chyba 255 poziom i sobie tutaj coś kupują. Okej, jest tu naprawdę niesamowicie dużo zmian. Ktoś, kto tutaj sobie robił, ja to nazywam mokrą fantazją dwunastolatka, który stworzył sobie serwer i YOLO i się zaczął bawić i stwierdził, ja nie wiem, co on sobie stwierdził. No nic, dobra, może przejdziemy trochę, może wbijemy jakiś poziom, co? Draenei Rogue, o mój Boże, dobra. Mamy jakiś pierwszy quest, który zabiera nas do Ragefire Chasm. I na tym serwerze levelowanie odbywa się w całkiem ciekawy sposób, bowiem musimy tutaj gdzieś teleport my i mamy do Leveling Dungeons. I leveluje tu się przez instancję, ale w taki bardzo dziwny sposób. On jest dosyć znany ludziom, którzy grają sobie na prywatnych serwerach. Przechodzimy sobie tutaj i zobaczcie, że zaraz zaatakuje nas milion jakichś potworków, które będziemy musieli po prostu zarżnąć. I zdobywanie expa, jak sami widzicie, zajmuje dosyć mało czasu. I tu mamy jakiś quest, dobra, weźmy sobie. O wow, mamy pełno te jakieś rzeczy, heroic strike jakieś dostaliśmy. Dobra, bierzemy sobie questy i lecimy, zobaczymy, co tam uda nam się zdobyć. O Boże, stare drzewko talentów. Jezusie drogi. I ta czcionka, czemu ta czcionka jest taka dziwna? Więc w ten oto magiczny sposób, moi drodzy, leveluje się właśnie na tym serwerze, gdzie po prostu przechodzimy od punktu A do punktu B. A czekajcie, bo tu mogę sobie wziąć coś. O, jakieś chyba mam lagi na tym serwerze. Chyba serwer przeżywa po prostu kryzys. Server have been restarted. Log back in 30 seconds. Pewnie wprowadzałem content. Więcej niż w Warlords of Draenor. Wbiliśmy poziom 30 i lecimy chyba dalej. Zabijemy te wormy. Więc jakby jedna instancja wystarczy nam, żeby wbić dany poziom. Maksymalny poziom to 255, jakbyście się nie domyślali na tych serwerach. Nie wiem dlaczego 255 to jest zawsze taki jakiś taki standard. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale tak po prostu jest. Więc postarajmy się wykonać jakieś questy tutaj i zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść. Ja pierdolę, właśnie zajrzałem sobie do tego, do quest loga i zobaczyłem to. Co to kurde ma być? Czy ja już wam mówiłem o tym o mokrym śnie dwunastolatka? To jest właśnie to. Co tutaj robią jakieś anime postacie w moim quest logu? I tak sobie patrzysz przez te questy i tu nagle elf z anime. Okej, ale to... O, ja cię, dobra, to jest Blood Elf, bo tutaj zobaczcie, że macie tower. Macie tower. A to pewnie jest gnom, znając życie. Jest, ja pierdzielę. Uwaga! Blade Storm! O, zabiliśmy jakiegoś bossa i powiem wam tak. Autolut jest genialny. Nieważne co powiecie, to jest po prostu świetna opcja. Oh. No dobra, tak sobie możemy pykać te instancje, pykać i wbijać sobie poziom. Ale myślę, że przejdziemy sobie na moją drugą postać, którą już wcześniej nieco przygotowałem, żeby ogarnąć to i pozwiedzamy sobie troszeczkę serwer, co? Okej, słuchajcie, pytanie za 10 punktów. Kto wie, w jakiej krainie się znajdujemy? Ja się może przejdę tu kawałek dookoła i wy mi powiecie, tylko czy ja mam jakiegoś mounta? Powiedzcie mi, to jest lepsze, czy...
Czy ja przypadkiem nie miałem jakiegoś czaru, który pozwalał mi przywoływać konia? O, mam gargulca, mogę sobie przywołać. Ale ja naprawdę nie mam żadnego mounta? Kurde. No dobra, trudno, trzeba będzie się posługiwać tutaj własnymi nóżkami. Proszę bardzo, to jest kraina, która przypomina strasznie, strasznie jakiś, nie wiem, szmaragdowy sen, Emerald Dream, coś w tym stylu. Te drzewa to jest nieużyty model, który nigdy nie został użyty w World of Warcraft i to właśnie było część Emerald Dream. I to jest, słuchajcie, Swamp of Sorrows. W ten sposób to wygląda. No ja może się przebiegnę, już będę biegł w sumie w stronę ten, zobaczmy, tutaj jest jakiś mob. Okej, jest na 30 poziomie, więc on mi nic nie zrobi. Moim ogrem go pokonam bez problemu. W sumie udamy się do Outlands, bo tam chyba są najciekawsze zmiany, ale teraz opowiem wam mniej więcej o zmianach, które są zaaplikowane na tym serwerze, bowiem tak jak już wcześniej wspominałem, jak sami widzicie, nie jest to taki zwykły, prywatny serwer, w którym po prostu jest jedna rzecz zmieniona, czy jest to, są odtwarzane warunki, jakie były w jakichś tam starszych ekspansjach, tylko możecie zobaczyć teraz, że Całusieńki dosłownie świat został zmieniony, wszystkie krainy kompletnie mają zmieniony ton i teraz macie pewnie jakieś przebitki z tego, jak sobie przelatywałem przez przeróżne krainy. Arati Highlands, w ogóle Loch Modan, wszystko wygląda kompletnie inaczej i teraz w sumie przerwiemy pokazywanie, znajdujemy się teraz w Blasted Lands, wleźliśmy do Blasted Lands, jak sami widzicie na live serwerach jest to miejsce, w którym po prostu jest, no nawet na minimapie możecie zobaczyć, jest to takie szare, w sumie bardziej czerwone takie miejsce, taka pustynia, a tutaj jak widać trawka, zielone tereny dookoła, drzewa i tak dalej, więc możecie zobaczyć, że naprawdę dosyć dużo tutaj zostało pozmieniane i każda kraina, dosłownie każda jest zmieniona, więc no fajnie, ktoś tutaj przyłożył się do tego i mówię, spełniał swoje jakieś mokre sny i fantazje, pozmieniał World of Warcraft kompletnie, powybierał sobie rasy i stworzył swój własny świat w World of Warcraft, tak jak on sobie to wyobrażał. No i to wygląda dziwnie, w sumie najbardziej chyba fantazjował ten koleś w kwestiach krain, które zostały zniszczone. Najczęściej te zniszczone krainy, teraz to są takie krainy, które są, wiecie, takie ładne, zielone, drzewka. Nie mogę się doczekać, aż pójdę na pustynię Tanaris, co tam w sumie będzie. Miejsce, z którego przybyli orkowie i zobaczcie, po lewej stronie została postawiona wieża. I tak jakby to całe obozowisko zostało nieco pozmieniane. I tutaj też ta wieża została dodana. Okej, przejdźmy przez ten portal. W ogóle jak on wygląda, jakby był światłością. Nie mogę się doczekać, co będzie po drugiej stronie. Okej, mogę się przeteleportować do jakichś innych miast. Do Outlands chyba nie możemy pójść, bo Outlands jest częścią levelowania od chyba 200 poziomu coś tam, więc chyba nie mogę przejść tak wyraźnie, nie wiem, dziwne, ale nie mogę się, nie wiem, które miasto wyglądałoby ciekawiej. Zobaczymy Ogrimmar, bo aż jestem ciekaw tego wszystkiego. O mój Boże, spodziewałem się, że będą jakieś zmiany, ale nie, że aż takie. Zielony Ogrimmar, drzewka, jak to ładnie wszystko wygląda. W sumie jest to stary Ogrimmar, tylko odnowiony. Czy tutaj mamy podłogę z Darnassus, zamawiana, oryginalnie z Darnassus. Wow. Tu jakaś metalowa ta ściana jest zrobiona teraz. Zielone tutaj deseczki, ale to jest dziwne, wow. Tak jak myślałem, gdy wyjdziemy sobie na zewnątrz, to wcale nie jest lepiej. Znaczy, nie że lepiej, tylko zobaczcie, że cały Durotar, to co wam mówiłem, jakieś takie pustynie, zniszczone krainy, wszystko zostało przemienione na jakieś lasy i tak dalej. Wow, wygląda naprawdę dziwnie. Aż trudno się przyzwyczaić, że to jest World of Warcraft. Dali to w ogóle jakiś add-on. Nazywa się Peggle. I można normalnie grać sobie w Peggle. To jest zainstalowane już normalnie tutaj na tym. Zainstalowane w grze. I to się aktywuje w momencie, gdy lecimy sobie przez krainy też. I można grać sobie w Peggle. No dobra. Jesteśmy na miejscu. I to miejsce wygląda jak Azshara. Albo mi się wydaje. Nawet zobaczcie, że buzia na tym ten jest zdziwiona. O wow, całe piękne Mulgor zostało zmienione z zielonej pięknej polany na taką troszeczkę może, nie wiem, wiosenną wersję? Taką jesienną w sumie chyba bardziej. Nie wiem, czy mi się to podoba. Nawet chyba nie będę zeskakiwał tutaj na dół. Postaramy się znaleźć coś jeszcze na tym serwie. Okej, nie wiem, czy szczymie granie na tym serwerze dłużej.
No nic, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest to takie fajne rozejrzenie się po serwerze, który rzeczywiście, jak sami mogliście zauważyć, nie jest standardowym, zwykłym serwerem. No jest to, tak jak już mówiłem, sami mam nadzieję, że rozumiecie teraz moje pojęcie tak zwanego mokrego snu 12-latka. Czyli ktoś sobie stwierdził, że World of Warcraft fajnie jakby wyglądał właśnie w ten sposób. O, proszę bardzo, Yogg-Saron tam związany leży. No, oddaj mi Mirona, gnoju. Więc fajnie było doświadczyć czegoś takiego, zobaczyć. Oczywiście ja na tym serwerze grać nie będę, nie polecam w sumie grać. Zerknąć sobie jak najbardziej możecie, bo jest to coś rzeczywiście niestandardowego, coś ciekawego. Fajnie zobaczyć jakieś różne odmiany, nie wiem, rasowe, czy też różne jakieś odmiany przeróżnych krain. To takie śmieszne jest. Okej, tutaj nie mogę przejść. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobał, no to rzecz jasna, łapka w dół. Zostawcie komentarze, czy graliście na jakichś podobnych serwerach, czy może byliście akurat na tym, czy coś tam, albo co sądzicie na ten temat. No i zobaczymy się w kolejnym normalnym już filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!